Kolejny rzut rożny, kolejna okazja dla biało-czerwonych. Ciekawie rozwiązany Frankowski. Teraz powinno być wyższe dośrodkowanie na pole karne. I jest tutaj kłos, jest okazja, jest gol! Tomek Frankowski nie zawodzi w takich sytuacjach. Mówiliśmy, uważny, ostrożny początek. Do tej reprezentacji u Pawła Janasa jako joker i zwalią, kiedy zszedł z boiska po meczu, rozmawialiśmy, ja mówię: Tomek, gratuluję, tak, nie jestem zadowolony, ciągle jestem jokerem, ciągle jestem wchodzącym, teraz Paweł Janas nie miał innego wyjścia, dał mu szansę grę od początku i myślę, że na pewno nie żałuje. Oczywiście, Tomek Frankowski, no to pamiętamy z jesieni tego zawodnika. Powołany w trybie awaryjnym, powiedziałbym, ale mówił Paweł Janas, że no nie mogłem przewidzieć, może za chwilę, bo teraz okazja będzie dla Polaków. Żurawski, dośrodkowanie, kłopoty bramkarza, no i bramka samobójcza, 2-0. Brawo dla Maćka Żurawskiego za tę decyzję. Bramkarza, jeszcze raz mamy okazję oglądać tę sytuację. Przelobowany bramkarz. Ma strzelcem bramki Hadzijew. I Hadzijew w niskiej odległości. Sam rzuca to. Z Kosowskim. Żurawski. Trzech, dobra okazja. Sadygow przeszkadza. Kamil Kosowski w środku, Żurawski, dośrodkowanie na pole karne, ale tutaj regranie ręką, powinien być karny. Kosowski, ostry kąt, gol, 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 3-0. Zrehabilitował się za dwie sytuacje. Może być, popatrzmy, ale bardzo. Popatrzmy właśnie, proszę Państwa, na tę sytuację. Jeden Tomek Frankowski w polu karnym, 3-0, wchodzący dopiero w tę całą akcję Kamil Kosowski. Trzeba dośrodkowywać, bo oni robią fatalne błędy w obronie. Czyli te akcje oskrzydzające, jeżeli sami sobie nie będziemy ich stworzali, to być może, a w dwóch przypadkach już nam jako pomogli Jazerowie. No, myślę, że będziemy tutaj zgodni, że całkowita rehabilitacja za te braki grze defensywnej dla Kamila Kosowskiego, strzelca. Kiedy na to zasługuje, Frankowski, Żurawski, pierwsza piłka, teraz będzie ładna akcja, czeka Frankowski, będzie bramka. Tomek Frankowski! Super akcja, wykonanie naszych zawodników z pierwszej piłki na wolę. Pierwszej piłki, rozegranie i Krzynówka, wybór, to jest właśnie wybór Jacka Krzynówka. Widzi, nie patrzy na piłkę, to znamionuje klasę zawodnika, prawda? Mogliśmy właśnie zobaczyć, on w momencie, kiedy podawał tę piłkę, jeszcze podniósł na moment głowę do góry. Proszę zobaczyć jeszcze raz. Głowa do góry, lekko spojrzał, do kogo, prawda? Są zawodnicy, do kogo podać? Jacek Bąk. Dobra, długa piłka do Szymkowiaka, świetne przyjęcie, rozejrzał się, już dał Krzynówkowi. Czeka tutaj Frankowski, Krzynówek, pole karne, Krzynówek, sam przebój, Krzynówek przed pole karne. Frankowski, 5! Hat-trick Frankowskiego! Ależ to była piękna akcja Krzynówka, dla niego też brawa. Dribbling, nie ma żadnej bojaźni, że jeden na jednego.
Powiem szczerze, że teraz tak się miło na to wszystko patrzy, ale jak sobie przypomnimy, co to wynikało z rozmów wczoraj, czy choćby dzisiaj Krzynówek, popatrzmy, bo warto Krzynówek! To znaczy 6-0. Ten gol jest więcej. Jego gry, jego postawy jako nie tylko piłkarza, ale człowieka bardzo skromny, bardzo sympatyczny, mocno stąpający po ziemi zawodnik, a znany był z tego, że ma niesamowite uderzenie z lewej nogi. Tutaj zaprezentował nam zwyczajnych tym wynikiem do tego, aby mogli podejść bliżej. Ładnie tam walczy Jonesa. Kiedyś przecież był napastnikiem. Do niego odegranie będzie okazja. Jonesa rozejrzał się przed pole karne do Saganowskiego. Saganowski! 7-0! Widzimy radość Marka Saganowskiego. Myślę, że nie ma lepszego powrotu do... Na spokojnie, na tę samą akcję, ładne, przytomne rozegranie przez Jonesa. Widział, ale też świetnie Sakarowski się zastawił, przyjął, obrócił i uderzył. Zawodnikiem na plecach, bardzo ładnie, jeszcze raz mamy okazję oglądać tę sytuację, to jest tyłem do bramki, nie może oddać strzału, to oczywiście, ale Radek Sobolewski, który wszedł do tego zespołu, z marszu, powołany z marszu, bardzo dobre spotkanie. Mirek Szymkowiak, który gra w Turcji, kolejna sytuacja Polaków. Smolarek. Pole karne będzie tam wykładał piłkę Szymkowiakowi. No i proszę Państwa, mamy Marek Saganowskiego, drugą bramkę. Brawo Ewi Smolarek. 8-0. Mistrzostw Świata otrzymuje informacje od naszego redakcyjnego statystyka, dziś wydawcy programu, Wojtka Frączka. Dziękujemy, Wojtku. W którym to było roku z Luksemburgiem? To jest ciekawe.